Rząd pracuje nad zmianami w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej. Opieka nad seniorami i niepełnosprawnymi ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd zapowiada odejście od opieki w dużych instytucjach na rzecz zapewnienia wsparcia w miejscu zamieszkania. Takie jest główne założenie strategii rozwoju usług społecznych, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. To jest tylko jeden z elementów strategii, bo strategia będzie zawierała również rozwiązania dotyczące dzieci, pieczy zastępczej, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób chorych psychicznie. Rząd chce rozwijać sieć mieszkań treningowych, które będą zwiększać samodzielność. Ze strategii wynika, że funkcja DPS-ów ma się zmienić. Będą realizowały również usługi krótkoterminowe i codzienne. Potrzebujący mogliby liczyć na pomoc w miejscu zamieszkania. Wiemy, że trzeba to udoskonalać się, poprawiać, żebyśmy ten ciężar opieki przenosili na opiekę w miejscu zamieszkania. Czy to bądź przez te programy, które już w tej chwili istnieją, czy na przykład opieka 75+, czy na przykład programy dotyczące asystencji osobistej, czyli możliwość maksymalnego wykorzystywania opieki w miejscu zamieszkania. Zaznacza wiceminister Stanisław Szwed. Zgodnie z zapowiedziami resortu rozwijane będzie również przy współudziale DPS-ów mieszkalnictwo wspomagane. Powstaną centra usług społecznych, obecnie działające w formie pilotażu. Z założenia mają łączyć usługi z wielu obszarów, nie tylko pomocy społecznej. Chcemy to rozszerzać, żeby te centra były takim centrum, które będzie możliwość uzyskania wszelkiej informacji. Czyli osoba, która zgłosi się do takiego centrum, będzie miała szeroką informację, czy skorzysta z opieki pomocy społecznej, czy będzie potrzebowała opieki zdrowotnej, czy jeszcze jakiejś innej. Strategia przewiduje także rozwijanie opieki wytchnieniowej, czyli usług, które mają odciążyć opiekunów osób niesamodzielnych, na przykład poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa.